Cześć, nazywam się Arkadiusz Szczudło i jestem prawnikiem w branży kreatywnej. Zawsze zapominam się przedstawiać na sam początek, ale może wejdzie mi to w prawę. W końcu to jest dopiero kolejny dzień tak naprawdę z mojego 30-dniowego wyzwania. Także jeszcze mam chwilę czasu, żeby się nauczyć, jak to wszystko ogarniać, jeżeli chodzi o te nagrania wideo. Ale dobra, przejdźmy do tematu. Dzisiaj będzie troszeczkę inny temat, może mniej merytoryczny, ale również bardzo ważny. To ostatnio miała miejsce taka sytuacja, że udostępniłem na Instagramie i chyba na Facebooku, na LinkedInie też, na pewno na Instagramie, udostępniłem informację o dochodzeniu roszczeń, jeżeli chodzi o naruszenia majątkowych praw autorskich i osobistych praw autorskich. Tak? Jak chcesz zobaczyć, to wejdź sobie, tam jest tak zwana karuzela, jakie roszczenia możesz mieć kiedy, w jakich sytuacjach, tak? Albo w razie czego, jak naruszysz, to czego możesz się spodziewać, jeżeli chodzi o naruszenia autorskich praw majątkowych i autorskich praw osobistych. Natomiast pojawił się taki komentarz Sylwii, mojej koleżanki, na temat tego, że taka sprawa często jest nieopłacalna, tak, pod kątem finansowym i myślę, że też ogólnie nieopłacalna, tak, jakby o to chodziło. I powiem tak, myślę, że warto powiedzieć szerzej troszeczkę na ten temat, z tego względu, że okej. Jeżeli koszty na przykład prawnika przy dochodzeniu roszczeń, przy naruszeniu praw majątkowych, tak, na przykład, wynoszą na przykład 2000 zł, tak, bo trzeba jechać do Gdańska, na przykład z Warszawy, bo sprawa nie jest jakaś taka prosta, tylko jest bardziej skomplikowana i tak dalej, więc to są jakieś koszty. Przyjmijmy, że to jest na przykład 2000 zł, tak? To nie jest żadna, że tak powiem, statystyka czy coś takiego. Powiedzmy 2000 zł. I powiedzmy te roszczenia, które mamy jako w imieniu naszego twórcy, tak? Jeżeli jesteśmy po stronie twórcy, to powiedzmy one wynoszą finansowe 1000 zł, no bo tyle kosztuje na przykład zakup u niego tego zdjęcia, tak? Plus tam usunięcie naruszeń, jakieś przeprosiny i ewentualnie jakieś inne roszczenia, tak? Które nie są takimi roszczeniami typowo finansowymi i pieniężnymi. To powiem tak, z punktu widzenia finansowego na samym starcie to się nie opłaca, tak? Natomiast pamiętaj o tym, że pełnomocnik, on będzie wnosił o to, żeby te koszty sądowe, w tym koszty zastępstwa procesowego i tak dalej, żeby one zostały zwrócone w razie przegranej tej drugiej strony, tak? Czyli jeżeli druga strona przegra, a ty jako ten twórca wygrasz, czy pełnomocnik w twoim imieniu wygra, czyli ty de facto wygrasz, no to te koszty sądowe powinny zostać zwrócone, tak? No tutaj już abstrahując jakichś tam różnych praktyk sądowych, natomiast jeżeli to są koszty racjonalne albo ustawowe i tak dalej, to tutaj nie powinno być większego problemu, tak? Więc po pierwsze, na start to się może nie opłaca, ale po jakimś czasie jak wygrasz, no to już te koszty zostaną zwrócone. A no te koszty poniosłeś, tak? No bo często trzeba te koszty ponieść wcześniej, zanim prawnik w ogóle podejdzie do tego naruszenia, tak? Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że nawet jeżeli to wszystko, że tak powiem, byłbyś na minusie finansowo, to też zobacz na to, że jeżeli to są bardzo częste naruszenia, tak? Bo na przykład prowadzisz markę odzieżową i bardzo często ktoś kradnie zdjęcia z twojego sklepu, na przykład jakieś edytorialowe zdjęcia albo jakieś lookbookowe, bardziej kreatywne, które są utworami, to jeżeli co chwilę się z tym spotykasz, na przykład, nie wiem, 3-4 razy w miesiącu, a czasami u nas, nie u jednego z naszych klientów, to jest po prostu nagminnie, to jest po prostu 20 czy 30 naruszeń w miesiącu czasami, bo ludzie na grupach udostępniają, ludzie udostępniają po prostu na jakby tam swoich profilach sklepów internetowych i tak dalej, więc tych naruszeń czasami potrafi być bardzo, bardzo dużo, no to spójrz na to, że jeżeli podejmiesz te działania takie prewencyjne de facto, tak, no one co prawda są już po naruszeniu, ale prewencyjne wobec rynku, czyli wskażesz rynkowi, tak, wskażesz branży, na przykład swojej, odzieżowej, że nie pozwalasz sobie na tego typu naruszenia, no to zobacz, to też jest duży profit, tak, no bo zobaczysz, że tych naruszeń zapewne będzie mniej, no bo pójdzie fama po prostu do rynku, jakkolwiek to się mówi, że po prostu nie pozwalasz sobie na tego typu kopiowanie, tak? Więc
Tutaj myślę, że opłacalność takich spraw, czy to jest sprawy sądowe, czy przedsądowe, czy wezwania do zapłaty, czy pozwy, czy jakieś sprawy karne i tak dalej, no bo karne też możemy odpalić, jeżeli mówimy o naruszeniu praw autorskich i tak dalej, tak? Więc opłacalność tutaj należy jakby mierzyć wieloma parametrami, tak? Wieloma składnikami. Oczywiście opłacalność finansowa w pewnych wypadkach czy sytuacjach, tych takich szczególnie jakby jednoosobowych przypadkach, tak, że ktoś na przykład ukradł jednoosobowej działalności, jednoosobowemu fotografowi, który nikogo nie zatrudnia, jakieś zdjęcie, no to wiadomo, że ta finansowa opłacalność może być znacznie mniejsza, ale jeżeli mówimy na przykład o sklepie internetowym, jeżeli mówimy o marce odzieżowej, albo mówimy o projektancie, nawet tym jednoosobowym, ale który już gdzieś tam jest znany na rynku, no to dochodzenie tych roszczeń to jest clue tak naprawdę, tak, no bo pamiętajcie, że wasza własność intelektualna, wasze utwory, to jest wasza wartość, tak? To jest wartość was też jako twórców, no nie? Czyli jeżeli ktoś coś wam ukradnie i będzie mówił, że to jest jego na przykład, czyli ten pospolity plagiat, mówiąc wprost, czyli kradzież po prostu, jeżeli chodzi o naruszenie najczęściej praw osobistych, tak? No bo tutaj mówimy o błędnym oznaczaniu autorstwa, plus jeszcze naruszenie praw majątkowych jako, no, nienależyte albo nielegalne, powiedzmy sobie wprost, albo niezgodne z prawem rozpowszechnianie danego utworu. Jeszcze często jest wizerunek na tym, jest wizerunek modelki i tak dalej, tak? Więc w takich okolicznościach po prostu trzeba z tym walczyć, tak? I to jest jakby moje przesłanie na dzisiaj. Dzisiaj nie będzie rozrywkowo. Nie mówię, nie obiecałem, że każde wideo będzie rozrywkowe, ale myślę, że trzeba było się do tego po prostu odnieść tak publicznie, że tak powiem, i wobec wszystkich. Jeżeli macie inne zdanie, to oczywiście ja to przyjmę i piszcie, komentujcie. Jeżeli macie takie samo zdanie, to tym bardziej piszcie i komentujcie, bo to po prostu naprowadzi nas na jakąś dyskusję i na jakąś konkluzję, no nie? Czyli jeżeli napiszecie mi jakieś swoje zdanie, to ja się do tego odniosę, wejdziemy sobie w jakąś fajną dyskusję, może odniosę się do tego też w formie wideo, także widzicie, warto u mnie komentować, bo ja wtedy po prostu, że tak powiem, usiądę nad danym tematem, prędzej czy później. I to tyle na dziś. Dzięki. To było kolejne nagranie, kolejny dzień mojego wyzwania 30-dniowego, codziennego nagrywania wideo. Zapraszam Cię oczywiście jak zawsze do mojego kanału na YouTubie, na mój profil na Facebooku, na LinkedInie czy na Instagramie pod Arkadiusz Szczudło. Wszędzie mnie znajdziecie. Pod Prawnik Kreatywnych najpewniej też. Ewentualnie możecie wpisać w Google i tam też pewnie wyskoczą wszystkie informacje na mój temat. Także możecie wszystko przeczesać. No nie? Wszystko. Ale to tyle. To tyle na dziś. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Myślę następnym razem. Cześć. A tak naprawdę w sumie do zobaczenia jutro. No tak, jutro. Jutro między 16 a 18. Cześć.